Wojtek, wygraliście dzisiaj ze Skrą 1-0. Twoje krótkie podsumowanie tego spotkania. W pierwszej połowie nie widziałem, ale w drugiej połowie, jak już występowałem, no to wydaje mi się, że troszeczkę zdominowaliśmy Skrę, mieliśmy więcej z gry na pewno. Jest to na pewno duża lekcja też dla nas, jeżeli się gra z zespołami z niższej ligi, że trzeba być cały czas sprężonym i grać na 100% w tych sparingach i udowadniać to, że po prostu jesteśmy w drugiej lidze. Trzeba to udowodnić na boisku i wydaje mi się, że pokazaliśmy, mimo że wygraliśmy tylko 1-0. No ale tych sytuacji było dużo, nie da się ukryć, że naprawdę ciężko trenujemy i wczoraj też mieliśmy 2 treningi i siłownie do tego i naprawdę nogi były ciężkie, ale jest to ten dzisiejszy mecz na pewno, wszystko idzie w dobrym kierunku, tak myślę. Kilku nowych zawodników grało dzisiaj w drużynie, jak wy się rozumiecie na boisku, bo musicie się poznawać i pewne schematy wypracowywać, jak to wygląda na chwilę obecną? No na pewno przyszło paru nowych chłopaków. Fajnie, że przyszedł Błażej Radler, który bardzo dużo podpowiada. Jest to zawodnik ograny, który na pewno swoim doświadczeniem nam pomoże. I swoją taką osobą, jest to charyzmatyczna osoba, więc no takich ludzi właśnie wydaje mi się, że troszeczkę nam brakowało. Jest to osoba, która potrafi krzyknąć, zmotywować i dobrze poustawiać sobie. No i na pewno bardzo nam to pomaga w grze. Jeżeli chodzi o innych chłopaków, no to Adam Waszkiewicz gra na prawej obronie. No, wiadomo, że początki są ciężkie w nowej drużynie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało wszystko. Za wami 3 tygodnie przygotowań do rundy wiosennej. Jak ocenisz ten czas? Bo tak jak wspomniałeś na początku, praktycznie 2 razy dziennie trenujecie. No tak. No 3 tygodnie trenujemy 2 razy dziennie. Tylko raz mieliśmy sparing z GKS-em Katowice, kiedy mieliśmy jedną jednostkę, tak jakby treningował. No są to treningi ciężkie i czuć w nogach na pewno, ale też widać jakieś tam efekty tego. No, już troszeczkę inaczej gramy, inaczej myślimy na tym boisku. Widać jakąś tam, można powiedzieć, rękę trenera w tym. No, mam nadzieję, że będzie to jeszcze lepiej wyglądało, bo to wiadomo, to są 3 tygodnie, to są początki. A więc no, mam nadzieję, że to wszystko jakoś zatrybi 7 marca. Odpowiednio.